No cześć, ja jestem Jonasz, a wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. I dzisiaj będziemy wam opowiadać... Dzisiaj będziemy wam opowiadać o IPR, czyli indywidualnym pakiecie radioochronnym i o dozymetrze DS50, czyli tym, co było przewidziane w zakresie ochrony przed bronią. Zaczynamy od IPR. IPR, czyli indywidualny pakiet radioochronny. Mieścił się w takim małym plastikowym pudełeczku i według przepisów to pudełeczko musiało być przez cały czas obecne w wewnętrznej kieszeni bluzy munduru polowego. Czyli tej, która była tutaj w tym miejscu. Czy tego przestrzegano? No oczywiście nie, no bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, było ryzyko zgubienia, zniszczenia, więc zazwyczaj przechowywano to po prostu na magazynie. Chociaż może w niektórych jednostkach typu chemicznego albo innego przewidzianego do pracy z bronią A, ale w większości przypadków nie było. Co mamy w tym pudełeczku? W pudełeczku jest taki foliowy rękaw. Oto i on. I tak, w pierwszej kieszeni tego rękawa mamy instrukcję, która nie wymienia dokładnie, jakie leki są zawarte w tym rękawie, ale wymienia nam zasady dawkowania. Natomiast na opakowaniu, na listkach mamy nazwę. To oczywiście jest zestaw ćwiczebny, czyli wszystkie leki to placebo. Tabletki są po prostu cukierkami, a ampułka w strzykawkach jest roztwór soli fizjologicznej. Listek czerwony, listek numer 1, cysteamina. Cysteamina jest lekiem, który zatrzymuje promieniowanie, pochłanianie promieniowania przez organy wewnętrzne. I należy go oczywiście brać przed spodziewanym skażeniem. Listek numer 2, listek żółty, jodek potasu. Czyli płyn Lugola, tylko w formie tabletek. Jodek potasu zatrzymuje, czy raczej ogranicza, bo nie zatrzymuje, ale ogranicza, pochłanianie promieniowania przez najbardziej wrażliwy na promieniowanie jądrowy organ, czyli tarczycę. Też należy go brać przed spodziewanym skażeniem. Miejsce numer 3 jest puste, ale instrukcje wymieniają, że w miejscu na listek numer 3 był aviomarin, czyli lek powstrzymujący uczucie mdłości podczas transportu. Listek numer 4. Fenaktil, czyli dość popularny środek na biegunkę i wymiot. No bo jak wiemy, pierwszym objawem ostrego zespołu popromiennego są oczywiście wymioty. Ten lek należało brać już po wystąpieniu skażenia, kiedy nasz żołnierz został już tym promieniowaniem dotknięty i coś się nam zaczyna dziać. Listek numer 5, listek zielony. W listku zielonym mamy relanium, czyli popularny środek uspokajający. Alternatywnie w razie braków wojennych można było stosować również elenium, czyli benzodiazepinę, która działa uspokajająco. Listek niebieski numer 6. Oksytaracyna, czyli antybiotyk, który działa bakteriostatycznie. Ampułka strzykawka numer 7, Toksatr. Ten sam środek znajdował się w indywidualnym pakiecie przeciwchemicznym. Jest to mieszanina obidoksymu z atropiną, której
zadaniem po wprowadzeniu do organizmu poprzez wkłucie w udol lub w inny mięsień działanie odtrywające przeciwko gazom takim jak VX, tabun, sarin, soman i pochodne. Dlaczego znalazł się w IPR-ze? Tego akurat do końca nie wiem. Natomiast to właśnie Toxtatr był w opuku strzykawce. I wreszcie Dolargan. Dolargan jest lekiem opioidowym, pochodną morfiny i heroiny. Zadaniem Dolarganu jest nawet nie tyle co uśmierzyć ból, co raczej powstrzymać naturalne reakcje na ból. Tak jak mówiłem, oczywiście jest to zestaw ćwiczebny, więc wszystkie te środki są zastąpione placebo, a w ampułku strzykawkach jest roztwór soli fizjologicznej. No i teraz, jeśli sobie ten cały rękaw rozwiniemy i podzielimy go na kilka części, to widzimy, że tak, no w przypadku tej pierwszej części, czyli jodatku potasu i cysteaminy, możemy mówić o faktycznie pewnego rodzaju ochronie przed promieniowaniem. No bo jeśli weźmiemy je zawczasu, przed spodziewanym skażeniem, no to jest szansa, że jakoś nas to tam w pewien sposób ochroni przed pochłonięciem promieniowania przez szpik kostny i organy wewnętrzne w przypadku cysteaminy i tarczycę w przypadku jodku potasu. Natomiast część druga, czyli od fenaktilu do relanium, no w tym przypadku mówimy już o sytuacji, kiedy nasz żołnierz uległ skażeniu promieniotwórczemu i zaczyna się coś złego z nim dziać. Czyli, tak jak mówiłem, objawy pierwsze ostrego zespołu popromiennego, czyli wymioty, biegunka, uczucie strachu, uczucie niepokoju, coś się dzieje, leje się z nas. Wówczas bierzemy fenaktil i relanium. No później mamy oksytaracynę i Toxtatr, czyli tutaj trudno mi dokładnie wyjaśnić Wam, dlaczego akurat te leki znalazły się w składzie IPR-a. Natomiast ostatnią częścią jest Dolargan, czyli lek, który ma za zadanie powstrzymać naturalne reakcje na ból. Czyli dzieląc sobie to znowu na kilka części i na z kolei okresy od wybuchu, czy od momentu wystąpienia skażenia do przewiezienia skażonego żołnierza do szpitala, no to mamy etap pierwszy, czyli przed skażeniem, etap drugi w trakcie, kiedy nasz szeregowy już jest porażony i trzeba go przewieźć do umieralni raczej, bo trudno to mówić już o szpitalu, więc wtedy bierze nam fenaktil, żeby nam nie nabrudził w karetce i relanium, żeby go uspokoić. No i wreszcie, kiedy to skażenie już jest tak silne, że żołnierz nam praktycznie umiera jakby na naszych oczach, no to podajemy mu ten Dolargan, żeby nam jeszcze dodatkowo nie narobił bałaganu w szpitalu, w umieralni, jako naturalne swoje reakcje na ból. Tyle o IPR-ze. Ale to nie wszystko. W zakresie tego, co na czas W, czy na czas zagrożenia w ogóle wydawano żołnierzom poborowym, jeśli chodzi o ochronę przeciwpromienną, to w skład tego zestawu wchodziło jeszcze to. To jest indywidualny dozymetr typu DS-50. I te dozymetry zostały wprowadzone jako część zestawu, który trafiał do nas prosto z Związku Radzieckiego. Tam był produkowany i wysyłany do nas w pakietach. I w takim pakiecie znajdował się jeden pulpit. Pulpit DP-23P był urządzonkiem w takiej skrzynce, które umożliwiało odczyt i ładowanie dozymetrów typu DS-50. A oprócz tego, jak mówiłem, były dozymetry typu DKP-50. No i teraz, tego typu eleganckie długopisiki wydawano żołnierzom poborowym. A dozymetry typu DKP-50 były wydawane kadrze. Pewnie już się domyślacie dlaczego. Ano dlatego, że kadra jako bardziej zindoktrynowana miała na tyle zaufania dowódców i polityków, że umożliwiano im to, żeby mogli sobie sami we własnym zakresie odczytać dawkę, jaką pochłonęli wraz ze swoimi żołnierzami, których przeprowadzili przez miejsce wystąpienia skażenia. Dozymetry typu DKP-50 umożliwiały odczyt dawki od 0 do 50 rentgen. Natomiast cała reszta, żołnierze poborowi, mieli tylko i wyłącznie te dozymetry DS-50, które nie umożliwiały odczytu pochłoniętej dawki wprost z urządzenia, tylko po przejściu przez teren skażony żołnierze zdawali te dozymetry do
kogoś, kto obsługiwał pulpit i na pulpicie było odczytywana dawka, jaką żołnierz pochłonął. No i wówczas było wiadomo, czy trzeba żołnierza izolować, czy też jeszcze może on działać i walczyć dalej. W środku znajduje się kondensator i komora jonizacyjna wypełniona gazem. No i teraz pod tymi plastikowymi skówkami, nakrętkami kryją się dwie końcówki. Jedna służy do ładowania tego przyrządu, czyli do ładowania tego kondensatora, a druga do odczytu. To jest końcówka, która służy do odczytu, a ta służy do ładowania kondensatora. No i teraz w miarę jak żołnierze poruszali się po terenie skażonym, to ten kondensator ulega wyładowaniu, no i na podstawie poziomu rozładowania tego kondensatora odczytywano poziom promieniowania pochłonięty przez żołnierza. To by było na tyle, jeśli chodzi o to, co przydzielano w tamtych czasach żołnierzom poborowym na wyposażenie, jeśli chodzi o ochronę przed bronią A. No, jak widzicie, ta ochrona nie była najlepsza na świecie i łatwo się domyśleć, że w razie konfliktu o charakterze takim, do jakiego przygotowywali się żołnierze PRL, czyli do wojny totalnej, do wojny z użyciem broni masowego rażenia, no te środki nie były zbyt adekwatne do skali zagrożenia, ale z drugiej strony trudno tu było mówić o jakiejś faktycznej, sensownej, skutecznej ochronie przed tak straszną bronią, jaką jest broń jądrowa. Dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek, dzięki za to, że subskrybujecie nasz kanał. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to możecie nam postawić wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Link znajdziecie na dole w opisie. Ja jestem Jonasz, a Wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Czołem!